Dzisiaj przyjechałem do Świnoujścia pokazać tutejsze fortyfikacje. Miałem nadzieję zobaczyć te podziemne miasto. Niestety mam pecha i dzisiaj jest w ogóle nieczynne, a jestem po drodze, także nie będę specjalnie jechał innym razem. No i stoję sobie tutaj przy baterii brzegowej. Jest to fortyfikacja sprzed I wojny światowej. Jest tutaj tablica informacyjna, jest rysunek. Tu widać, że była jeszcze jakaś nadbudówka z takimi potężnymi działami, ale to z tego nic nie zostało. Została ta część z tymi stanowiskami na te pojedyncze działa. I tutaj po drugiej stronie zostało takie stanowisko tego dalmierza optycznego. Także może od tego zacznę. Tylko takie zrobię szybkie rozeznanie. Później wejdę do pozostałości tej baterii brzegowej. Tam trzeba, żeby to wszystko zobaczyć, trzeba mieć wodery. No a tutaj jest te stanowisko tego dalmierza optycznego. Tak sądzę, że to mógł być ten dalmierz optyczny w tym miejscu. No ale zostało tylko trochę betonu i to wszystko. No i akacje, którymi można się pokuć. No i żeby nie przedłużać, już idę pokazać, co tam zostało z tej baterii. No i tu jest takie pierwsze stanowisko. Tyle powinno być dobrze. No i tu jest takie pierwsze stanowisko. Tam jest zejście do tej zalanej części. No ale ja się tam fatygował nie będę. Pokażę to z innej strony, jak to wyglądało. No i nie wiem, czy to... Aha, płyta była, jak widać, była płyta pancerna tutaj. Tylko została ona wycięta. Podejrzewam, że w celach rabunkowych na złom. No i otwór został zabezpieczony prowizorycznie podkładami kolejowymi. Teraz kawałek pokażę, jak to wygląda z góry. Tu jakaś szyna potężna, stalowa. Myślę, że to na działo było. Tu jest taki ciekawy kształt, taki ślimak. Też zupełnie nie mam pojęcia, jakie było przeznaczenie tego elementu w kształcie ślimaka. No i tutaj zaczynają już się fundamenty tej baterii brzegowej. Tu widać po tym betonie, gdzie to tam można pod ziemią dojść. A ja nie będę dochodził pod ziemią tak daleko, tylko pokażę to, co mogę pokazać. No i dobra. I tutaj mamy pierwsze wejście. Tam już są te pomieszczenia pozalewane, nie wiem, czy to widać. I tak samo tutaj, no woda miejscami dość głęboka, także zwykłe wodery by tutaj nie wystarczyły. Muszę latarkę zmienić, bo mi już szwankuje chińszczyzna. A takie chwaliłem, a jednak długo się nie nabyła. Parę upadków na glebę i już się coś jej w główce poprzestawiało. No to było jakieś większe działo chyba w tym miejscu. No i tu będzie można wejść troszeczkę dalej. No aczkolwiek buty będę miał całe już ubłocone. Bo tu jest lustrzane odbicie tego tamtej strony. I tak samo tutaj jest taki jakby syp i one są we wszystkich częściach, te takie okienka, tak jak nie wiem, tak jak okienko do piwnicy, którym się węgiel zsypywało w starych kamienicach. No i tutaj po tym błocku, ale już co nieco już się porobiły takie stalaktyty piękne. Wszędzie w ścianach są haki.
Ja nie mam pojęcia, do czego te haki mogły służyć. Jeszcze tak zagięte dziwacznie. No i tu jest te główne pomieszczenie i ten taki syp, o którym mówiłem. I też wszędzie już się tworzą nacieki, stalaktyty. Tu były jakieś szyny w tym miejscu i też ponownie haki, tylko te już troszeczkę inne. Te są takie pętelki, a tamte nie wiem. Niech mi ktoś wytłumaczy, do czego mogły właśnie takie haki zakręcone służyć, jak tutaj. No i teraz kontynuuję zwiedzanie w tą stronę. I tu widać to, co było pokazane na tym rysunku. W tym miejscu to było miejsce na działo. I takich tutaj stanowisk jest chyba 4. I też ponownie można wejść, kawałeczek pokazać. Bo tu jest ta część jeszcze w miarę sucha. Także latarka mnie dobija. Muszę latarkę nową kupić. W trybie stroboskopu mi świeci. No i dobra, i dalej. Tu znowu jest taki syp i tu jest chyba najbardziej suche pomieszczenie w tej całej baterii. Także tu będę mógł sobie wejść na wejściu. Jest troszeczkę błota, no ale to tym nie ma co się przejmować. A tutaj już jest suchuteńko. I ściany pomalowane na biało. No i tutaj ten otwór taki sypowy. Także te pomieszczenie jest ostało się suchusieńkie. No jeszcze przejdę się tam pokazać na sam koniec. Tam gdzie wejść nie mogę, bo jest zalane. No ale no nie wiem, tylko ktoś, jakiś desperat by wchodził, widząc jak to wygląda tutaj. Tutaj też kawałeczek płyty pancernej. Tam już jest konkretnie właśnie pozalewane w tej części. No i tu żabki uciekają sobie. I tu tak piękne się porobiły właśnie te stalaktyty. I tu kolejne takie stanowisko działa. I już tutaj część najbardziej zatopiona. To tu, żeby wchodzić, to tylko wodery. No i to wszystko. Tyle tej baterii brzegowej. Dodam jeszcze zdjęcia w opisie pod filmem. No i lokalizacja na OpenStreetMap będzie wskazana. To wszystko. Jeszcze może, nie, ale to nie ma co tutaj więcej pokazywać.